Strzała Tulo, witam wszystkich widzów kanału Kolba TV. Dzisiaj po raz kolejny na Strzelnicy mamy okazję gościć Tomka Laskowskiego. Cześć Tomek. Witam, cześć. Z Laskiem tutaj spotkaliśmy się, bo jest temat, który chciałbym omówić, mianowicie dobór sprzętu na strzelnicę. Bo wiecie jak to jest, kupujemy pierwszą klamkę, jesteśmy nowicjuszem, zdobyliśmy pozwolenie na broń i kupujemy swój pierwszy pistolet. Jaki tam wybraliśmy, to nieważne. Mamy kasy tyle. Mamy kasy tyle. I teraz tak, najlepiej jeśli chodzi w ogóle o dobór pistoletu, to ja myślę, żeby jak w ogóle dobierać? Żeby podobał ci się, czy... Nie. To jest taka troszeczkę dłuższa historia, ale to nie na początek, bo zaczniemy jakby rozwijać już kierunek, jaka broń. A ważnym elementem w tym wszystkim jest przede wszystkim czuć, iż ta broń jest dobrze leży w łapie, wizualnie, czy tam powiedzmy estetycznie też mi odpowiada, ale nie za wszelką cenę upierać się, bo kolega mi poradzi. W ogóle słuchajcie, to nie jest temat o doborze pistoletu, ale tak. Właśnie jak tutaj mam ciebie, to chciałem spytać, bo wiesz, no nie możesz sobie strzelić z tego pistoletu, bo już możesz strzelić? Tak, umiem, zapraszam. Aha, okej. Nie mam wszystkich... A do tego dojdziemy też, słuchajcie. No, ale to nie o to chodzi, bo znowu robimy kryptoreklamę. Tylko właśnie zanim podejmę decyzję, popytać, gdzie kto ewentualnie takowy sprzęt, takową broń ma, spróbować nią. Żeby postrzelać. Oczywiście. Czy też na strzelnicę jakiejś. Tak jest, okay, tak jest. Okej, okay. Ale tak, pistolet kupiliśmy i pojawia się pytanie, oczywiście w zależności od tego, jak chcemy strzelać, czy sportowo, czy taktycznie, dynamicznie, pojawia się pytanie, jaki sprzęt dobrać do tego pistoletu, żeby urozmaicić to nasze strzelanie, żeby to wszystko jakby grało. Tylko Olek, na początku strzelec zazwyczaj nie ma tak bardzo sprecyzowanej jakby tej charakterystyki kierunku, który będzie obierał. On na początku zaczyna dopiero, powiem kolokwialnie, macać, nie? Tak. Czy to sportowo, tarczowe, czy jakiś tam element troszeczkę może tego praktycznego strzelectwa. Później się to zaczyna w nim rozwijać, ale wielu już chce kupić, już mieć. Słuchaj, no skąd ja to znam? Ja sam przez to przechodziłem i właśnie dzięki temu albo przez co kupiłem sprzęt, który jest mi po prostu niepotrzebny, leży na półce i ja go nie wykorzystam. Tak to wygląda. Myślę, że wiele osób przez to przechodziła. Po prostu musimy potem wraz ze wzrostem świadomości, co, tak jak powiedziałeś, co ja chcę trenować, w czym się chcę szkolić, w końcu zacząłem kupować rzeczy, które faktycznie mi się przydają i których faktycznie używam teraz na co dzień. Na początek okulary i słuchawki. O kurczę, właśnie, najważniejsze. No i właśnie, jak zaczynamy w ogóle od tego, to co jest najważniejsze, to jest nasza ochrona na strzelnicy. Wzroku i słuch. Tak, ponieważ jak idziecie sobie na strzelnicę, jako powiedzmy, chcecie sobie postrzelać, ale nie macie tego pozwolenia, to tam dostaniecie. Słuchawki, i okulary, obowiązkowo. Tak, ale jak już macie swoją giwerę, no to przydałoby się kupić już. No właśnie ten główny element. I myślę, że to jest początek i najważniejsza rzecz, od której poza tą wiadomo już decyzją o broni powinniśmy zacząć. Tak. Bo dobór pasa, dobór kabury, dobór ładownic, to jest kolejny element, ale już po krótkiej analizie. Okazuje się, że jak będziemy mieli troszeczkę więcej tego sprzętu, to musimy w czymś ten sprzęt nosić. Więc przydałaby się jakaś fajna torba albo plecak. Tak. No case to wiadomo tylko na krótką, tak? Mówisz o takich case'ach, które są... Ale są też już case'y, gdzie można fajnie sprzęt jakby włożyć i nawet na kółkach są strzelcy i PSC, żeby się nie przemęczyć. Ciągną za sobą taki tabunek. A to nawet zauważyłem strzelców PRS-owych, którzy, wiesz, mają duże do przejścia dystanse i normalnie jak z tymi do golfa, tymi wiesz, wózkami sobie chodzą. No fajne, bardzo ciekawe. No, nie, odciążają sobie kręgosłup. Ale zdrowie najważniejsze. Słuchajcie, mam torbę. W torbie mam trochę sprzętu. Tomek ma też swój sprzęt. Tak, mam tego trochę. To jest torba, taka typowy field bag od Berety. Bardzo fajna torba, nie za duża, nie za mała. To, co jest najważniejsze, wszystko się w niej mieści. I to, co Tomek powiedziałeś, czyli okulary ochronne, tak. Okulary ochronne i słuchawki. Ja będę to wyjmował, tak żebyście też mieli na to pogląd. Oczywiście w ogóle Wilexy, jeśli chodzi o okulary ochronne, które ja mam, to są Wilexy. Bardzo fajne okulary. A jeśli chodzi o słuchawki, to są aktywne słuchawki Real Hunter Pro Active. I teraz wracając do słuchawek. Wielu strzelców kupuje, oczywiście już, bo generalnie generacja słuchawek aktywnych już się poszerzyła, dosyć mocno zunifikowała, dostępność jest dużo większa, ceny też bardziej przystępne. Dlatego sugeruję właśnie zainwestować w aktywne słuchawki.
Komunikacja przede wszystkim, poza tym jeżeli pójdziemy gdzieś na jakieś szkolenie, dużo łatwiej komunikować się z instruktorem, wysłuchać instrukcji, jakichś korekt. Jeżeli słuchawki spełniają rolę, będą działały tak jak powinny, zabezpieczą nam słuch i dadzą komfort pracy. Tak, słuchajcie, aktywne słuchawki wcale nie muszą być drogie, zaczynają się już nawet od 200 zł i warto dołożyć trochę więcej i kupić właśnie sobie aktywne niż pasywne, ponieważ tak jak powiedziałeś, jesteśmy na szkoleniu na przykład i instruktor coś do nas mówi, to co musimy robić? Odsłonić. Tak, to jest niewygodne. A obok może ktoś strzelać. Dokładnie. Mamy może broń długą w ręku, też musimy coś z tą bronią zrobić, a tak to wszystko słyszymy. Na pewno wiecie, jak działają aktywne słuchawki, nie będę tego opisywał. Dosłownie. Nie będziemy tutaj może zupełnie szczegółów opisywać, jak włącznik, przełączyć włącznik czy coś, tylko tak jak mówimy, aktywne słuchawki pozwolą nam dużo przyjemniej realizować i naszą pasję. Tak. Tomek, co kolejne? Czekaj, czy będę okulary, no bo tutaj żeśmy, tak jak mówimy, okulary, element, który jest kluczowy w ochronie wzroku, bo nieraz spotkałem się, nawet ja, stojąc przy adepcie sztuki strzeleckiej, człowieku, który się szkolił, będąc gdzieś z boku, wykonując jakieś, albo korygując go w jakiejś postawie, chwycie, po strzale zwyczajnie łuska uderza w okulary, tak? Ja mam teraz klasyczne, jakby przeciwsłoneczne, ale mam też tutaj w swoim plecaku okulary ochronne, dedykowane do strzelania i właśnie to jest kluczowy element, kiedy coś może nam przypadkowo oddać w strefę wzroku, uderzy łuska, łuska jest gorąca, może sparzyć, czy jakiś ewentualnie rykoszet, który gdzieś tam pojawił się, czy też jest podczas strzelania w blachy, czy w jakieś tam cele metalowe. I koniecznie musimy mieć na to pogląd. Są strzelnice, które mają kulochwyty obłożone stalą i jakimś elementem wychwytującym. Przebijają się te tak zwane zwrotki i coś wraca do nas i wielokroć po prostu oddaje, więc kluczowym elementem, który, mówię, zabezpieczy i pozwoli nam bezpiecznie strzelać. Olku, muszą być to dedykowane okulary balistyczne, które mają certyfikację ze względu na to, że można iść i do Castoramy i do IKEA kupić tam jakieś okulary ochronne, ale tak jak powiedziałem, to nie jest gwarancja. A tutaj musimy mieć gwarancję, że te nasze oczy będą chronione. Czyli zdecydowanie nie jakieś takie zwykłe przeciwsłoneczne, które mają zwykłe takie... Tak, dosłownie. No bo one, wiadomo, mają też szkiełka, które niekoniecznie muszą wytrzymać siłę uderzenia łuski czy jakiegoś rykoszetu. Czyli normy muszą spełniać po prostu. Dobrze by było, żeby tak się stało. Słuchajcie, no tak jak powiedzieliśmy na początku i Tomek powiedział, że w zależności od tego, jaką drogą podążymy, czy sportową, czy bardziej taką dynamiczną, taktyczną, to ten szpej będzie się trochę różnił od siebie. Dlatego chciałbym, żebyśmy nie robili za dużego chaosu. Chciałbym, żebyśmy tutaj też się ukierunkowali i powiedzmy, że ten nasz widz stwierdzi, że faktycznie on chciałby postrzelać trochę bardziej dynamicznie. Strzelanie statyczne, sportowe, na jednym dystansie go nie interesuje, tylko chciałem po prostu troszeczkę bardziej dynamicznie postrzelać. Ja mam tu przygotowane swoje pasy, dwie konfiguracje. One zostaną na szybko przedstawione, ale będzie już widać różnicę. Jak jest na przykład, jaki osprzęt, jakie ładownice do taktyki, a jaki osprzęt, jakie ładownice już do tej dynamiki, do takich właśnie, jak powiedziałeś wcześniej, tych bardziej takich pro-dynamicznych zagadnień. Także tutaj nie ma problemu. Idealnie. I teraz jeśli ktoś idzie na przykład na szkolenie, na twoje szkolenie do Grom Akademii, powiedzmy pistolet podstawowy, masz taki kurs, tak, pistolet podstawowy, no to wtedy musi dysponować już pewną ilością sprzętu, no nie może przyjść po prostu z samym pistoletem. Jeśli chodzi o nas, no to tak jak to sam powiedziałeś, no ma pistolet, dobrze by było, żeby miał osprzęt do tego pistoletu, bo ja posiadam oczywiście sprzęt, posiadam broń, którą mogę mu wręczyć i uzupełnić jego braki, ale no jeżeli posiada broń, no to konfiguracja sprzętu wypadałoby, żeby pracował na osprzęcie, który na co dzień używa. Okej. Okay. Co następne, Tomek? Zobaczymy, czy mam to akurat w torbie. Kabura. Kabura, no właśnie. I teraz tak. Rynek obfituje w kabury. Kanik Elvendagger, wersja limitowana. Mój nowy nabytek, także pochwalę się. A teraz tak. Słuchajcie, ten kanik akurat ma w komplecie kaburę, ten naleśnik, ona już jest w komplecie, ale... Kadyksowo. Jest fajna, ale ja stwierdziłem, że dokupię sobie lepszą kaburę, która dedykowana jest do tego pistoletu od RH Holsters. Jest to kabura kedeksowa, tego typu. Pasuje idealnie, także
kabura to jest kolejna rzecz, która jest po prostu wymagana. No tak, no, tak jak mówimy tutaj, dlaczego? No bo bywają kabury takie klasyczne lub razem w zestawie, ale też bywają kabury jakieś tam, które są powiedzmy w formie dedykowanej. Nie każda jednak kabura odpowiada strzelcowi lub jego preferencjom, więc dobiera sobie kaburę, która optymalnie będzie odpowiadała mu pod względem takim czy innym, czy montażowym, czy estetycznym, czy do funkcjonowania, tak? Ma działać. Tak, ma działać. Ma ona być pewna, broń ma być osadzona pewnie i trzymać się stabilnie. No i te wszystkie działania na tej broni mają jakby, ta kabura ma pomagać w tym realizacji tego zamiaru, a nie przeszkadzać. Tutaj widzę, że kabura jest fajnie wyprofilowana, system montażu na pas jest bardzo praktyczny, także nie ma problemu. W tym układzie jest to wysoka kabura, co mam na myśli to, że jest osadzona na wysokości biodra, pasa, więc służy do ćwiczeń takich bardziej low profile, ale skrytych, w noszeniu skrytym, czyli piro może być, niż tak jak ja mam czasami te przystosowane kabury obniżane, gdzie już jest lekki element taktyczno-dynamiczny. One ułatwiają dobycie, ale są bardziej wyeksponowane. To na Safarilandzie, tak? Na tym systemie Safarilandzie. Czy to na Safarilandzie, czy na innym, bo to teraz producentów jest wiele. Tu mówimy o właśnie, tak jak powiedziałeś, Safarilanda. Ja mam jeszcze kabury i system przygotowany tutaj do dynamiki na twardych wszystkich kaburach i ładownicach, więc to jest po prostu zwyczajnie lekko pod taktykę z elementem fasta, który funkcjonuje już kopę lat, używam go jeszcze i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dynamikę, taki treningowy element, to tak mam skonfigurowany pas i on służy, jak pracuję z studentami, z uczniami, adeptami mojej szkoły, to działam. Jeżeli czasami troszeczkę idziemy bardziej w protaktykę, to stosuję ten pas. Dokładnie, bo tu nawiązałeś do pasa. Ja mam akurat na sobie pas taki EDC, jest to Core, taki no, amerykańska marka, która specjalizuje się w pasach EDC. Jest to gruby i bardzo sztywny pas, praktycznie sztywnością dorównuje tym pasom gunbeltom, ale no, nie ma tego wewnętrznego i zewnętrznego pasa, tylko to jest po prostu jeden pasek. Jeden pasek. Dlatego na przykład idąc na strzelnicę, szybko wziąć po prostu chcę szpej i jakby się podpiąć, dlatego wolę jakby ten system. Ten system, okej. Okay. I tutaj nie ma problemu. Ja właśnie stosuję ten pas dwuczęściowy, dlatego że przy ruchu, przy przemieszczaniu, czasami robimy różnego rodzaju prezentacje związane z pozycjami, postawami. Denerwowało mnie kiedyś ten cały element, który dźwigał mi się pas do góry, tak? Obecnie już jest to jakby ten problem załatwiony. Są pasy dwuczęściowe, fajnie osadzone na biodrach, a co do elementu taktyki, no to stosuję pas, który Craig Precision już jest kopę lat. Osadza się na zasadzie lejka, czyli on jakby się zasysał, odwrotność nie lejek do góry, tylko lejek na dół, osadza się na biodrach i on bardzo dobrze trzyma się, jakby się zakleszczał taką miłą ciężarem swoim na biodrach. Fajnie. Także jest to taki pomysł sprawdzony, bo i taktycznie, i praktycznie, więc jak mówię, stosuję te dwa rodzaje pasów i one u mnie się sprawdzają. Okej, czyli tak, pas mamy obgadany, kaburę też, co dalej? Ale pas jeszcze, żeby też miał dobry system zapinania, żeby stworzyć jakby ten komfort pracy, a poza tym jeszcze system regulacji, bo spotkałem się też z pasami, które mają system regulacji do środka, czyli jak chcemy go ustawić na, powiedzmy, lub skorygować, to nie możemy, bo element pasa, który jest zaciągany, jest zawijany do środka. Nie wiem, kto wymyślił ten system, ale dla mnie trochę się to rozjeżdża, bo zwyczajnie, jeżeli miałbym troszeczkę luźny tu pas, to nie mogę go skorygować i poprawić, i zaczepić, zabezpieczyć, tylko po prostu bym musiał go odpiąć, skorygować, sprawdzić, czy jest ok, i dopiero po takich kilku próbach, powiedzmy teoretycznie oceniając, że jest ok, zwyczajnie zapiąć, spiąć to i założyć, nie? To jest to, o czym mówisz, Tomek, czyli system zapinania i szybkiego odpinania. To jest ten właśnie pas Core i on ma coś takiego, że naciskamy
i sobie go możemy poluzować. Tak, ale tu jest bardzo fajny, praktyczny system regulacji, czyli tak. Dociągania na zewnątrz z możliwością blokady na taki właśnie element ząbek, które... Dokładnie, tam jest taka blokadka, taka zapadka i zobaczcie, jak, w jakim małym ruchu mogę sobie regulować. To nie jest tak, że mamy tutaj, wiecie, dziurki i tylko co ileś tam, tylko tu jest naprawdę bardzo mały zakres. I dlaczego te pasy są fajne, jeśli chodzi o EDC? Ponieważ jeśli mamy kaburę wewnętrzną, to wkładamy sobie kaburę, poluzowujemy. Jak wyciągamy kaburę, oczywiście z pistoletem, to możemy ciach i jest gotowe. Ale to też jest profil, w którym idziemy, bo pas, jeżeli miałby teraz osadzone na stałe lub chciałbyś, przy tym systemie regulacji i tutaj tym elemencie zapasu, który ma, byłby pewien dylemat, nie? A więc, tak jak powiedziałeś, mówimy konkretnie o sprzęcie, który jest montowany na szybko i jakby korygowany ten element dostrojenia, taki bardzo mobilny. Tak, tak. Nie no, pas jest mega, także jak coś, to polecam. Dobra, co lecimy dalej? Co następne? Słuchaj, mamy osprzęt, mamy już ten element zabezpieczający. Możemy teraz też pomyśleć o technicznym jakichś zagadnieniach, bo dobrze wiemy, że czasami dochodzi do jakichś tam awarii, czy też przycięć, czy jakichś rzeczy, które są wynikają z używania broni, więc dobrze by było też mieć, powiedzmy, jakiś tam element, czy też narzędzia wielofunkcyjnego, czy jakieś tam, powiedzmy, narzędzi dedykowanych do danej broni, po to, żeby chociażby wybić łuskę, która nam się zakleszczyła, tak? Tak, czyli jakby sam nóż nam nie wystarczy. Tak. Potrzebujemy jakiś kombinerek multitula. No multitula generalnie. No multitula, ewentualnie pamiętajmy, jeszcze też mógłby być jakiś wycior, który pozwoli nam ten właśnie tego typu dysfunkcję usunąć. Ja też mam przygotowane takie elementy, ale tak jak powiedziałem, to już jest sukcesywnie, zaczyna nam ta wiedza wzrastać z czasem, kiedy, powiedzmy, zaczynamy pracować na broni. Tak, i tutaj mam akurat takiego Gerbera, jest to Gerber Multipiller MP600. To jest ten model, który wyciągamy i składamy jedną ręką. Tak. No, myślę, że markę Gerber znacie doskonale. To jest akurat taka fajna wersja czarna, taktyczna. Ty znasz pewnie tą markę doskonale. Tak, mam też, oczywiście używam tego Gerbera. Używam też innych multituli ze względu na to, że w swojej pracy i doświadczeniu miałem i Lattermana, i miałem właśnie i Gerbera, bardzo dobre narzędzia, ale trzeba przyznać, żeby to była linia taktyczna. Nie turystyczna, tylko linia taktyczna, bo one mają taką jakby profil dedykowany do tych wszystkich rzeczy związanych z elementami uzbrojenia i osprzętu. Jak i wytrzymałość. A jest marka, która produkuje dedykowane multitule do broni. I akurat nie wyciągałem, to jest... Nie chwaliłeś się. Nie wyciągałem, tak. Jest to Real Avid i jest to taki multitool, wygląda jak normalny multitool, ale ma w sobie narzędzia, akurat tutaj widzicie, które pomagają nam na przykład usunąć jakąś usterkę, czy też... No tak, ale ty mówisz już, ja mając na myśli specjalistyczny multitool dedykowany do tego, żeby popracować przy... Tak jak tutaj mamy broni, chociażby montażach, tak. Czy częściach broni, tak? Dokładnie tak. No zobacz, to jest usuwanie tego nagaru, czy jakieś tam tak. Czy na przykład regulacja celownika optycznego. No, torsy. Tak, dokładnie, torsy. Śrubokręty różnego rodzaju, końcówki, tak. Chociażby, tak. Mamy właśnie ten cały przekrój końcówek, które pozwalają nam po prostu w danym momencie założyć narzędzie, które będzie potrzebne, tak? I to jest bardzo ważna rzecz. Ja znowu posiadam jakby zestaw kluczy. Teraz nie zabrałem tego z sobą, bo bym musiał całą walizkę, ale zdarza się, że na zajęciach po prostu broń no, ulega dysfunkcji, jakiejś awarii czy i coś. Trzeba, tak, no i trzeba poradzić. Coś zrobić, tak. Mam na tyle pas broni, że po prostu daje drugą broń do tego, żeby pracowała, a tą po prostu usuwam tą dysfunkcję, jeżeli jest możliwość, ewentualnie naprawiam, bo zdarza mi się, czy iglicę wymienić, czy powiedzmy jakiś tam element pina, czy coś skorygować, bo taka jest prawda, czy jakąś tam śmieszną sprężynkę i po prostu dalej pracujemy, nie? A te narzędzia nam pomogą. Jak najbardziej. To jest akurat uniwersalny multitool, ale są takie, które są dedykowane na przykład do AR-15 i mają wtedy takie narzędzia, które przydadzą się do tych karabinków. Co? Teraz chyba o medycynie powiemy. O, wiesz, o tym pomyślałem, że trochę zrobiliśmy taki mały faka, bo powinniśmy zrobić to na samym początku. Jak znaczy, na, wiesz co, tak, ale na razie omawiamy, co dobrze mieć. Jeszcze żeśmy nie zaczęli strzelać. Okej. Okay. Bo jakbyśmy zaczęli strzelać i później dopiero powiedzieli to teraz, a medycyna? No,
to wtedy, jeszcze, tak, to wtedy było mało profesjonalnie. No, a tak to medycyna. No ja ty wyskocz ze swoją medycyną. To znaczy tak, ja przede wszystkim staza w takim kydeksowym opakowaniu i apteczka oczywiście... IFAK, indywidualna. Ja też mam indywidualną. Tomek ma indywidualną. Może reanimować tam wszystkich. Znaczy nie, ja tutaj troszeczkę się żartuję, ale zwyczajnie no, patrzymy, tu jest bardzo dobry element, bo tak jak Olek pokazał, ja posiadam również apteczkę przy pasie, jednym czy drugim. Obecnie tutaj ten pas był używany przy pojeździe i troszeczkęśmy strzelali, ale apteczka jest w aucie i jest używana, jest gotowa do użycia, a tutaj jest gotowa. Tak. Staza. Oczywiście staza. Słuchajcie, jak idziecie na strzelnicę, jeśli macie na przykład prowadzącego strzelanie, możecie strzelać sami na strzelnicy generalnie, to mega bardzo istotna sprawa mieć stazę tak. I apteczkę. A w apteczce dobrze by było mieć nie tylko opatrunki typu plaster, ale też jakieś homostatyczne. Homostatyki, no ja mogę wyciągnąć tych opatrunków, jest nie. Różnych, ale nie, właśnie nie będziemy się skupiać. Możemy kiedyś tam zrobimy ewentualnie odcinek. Dosłownie, żeby... Tak, żeby przedstawić. Zwyczajnie podstawowym elementem tamowania jest staza, ale dobrze by było, żeby mieć też opatrunki wspomagające, które zwyczajnie w sytuacji dużego krwawienia po prostu jeszcze pomogą. Opatrzymy ranę i zabezpieczymy. Tak, i pomogą. Więc tutaj jest jakby ta inwestycja w nasze zdrowie i bezpieczeństwo, a też może się zdarzyć, że będziemy świadkami powiedzmy jakiegoś incydentu i jeżeli nie będzie takiego sprzętu, jeżeli nie będzie czy stazy, czy apteczki, która posiada takie opatrunki, no to może być problem. No dokładnie, bo to nie tylko dla nas, ale też możemy pomóc absolutnie komuś, z kim strzelamy. Tak. Mam dużo pytań odnośnie medycyny pola walki, ale tak jak mówię, to nie jest temat na ten odcinek. Myślę, że zrobimy sobie następny, czy któryś tam kolejny i wtedy... Znaczy, wiesz, to jest bardzo ważny element, bo ja staram się 2 razy w roku robić dla moich studentów. Po prostu ci, co mają ochotę wznowić sobie szkolenie medyczne. Mam kolegę, który po prostu nam robi takie szkolenia wznawiające. To pozwala nam utrzymać pewnego rodzaju stały dopływ informacji i wiedzy na ten temat, co się ewentualnie pojawiło nowego lub powiedzmy przywrócić tą wiedzę, którą żeśmy tam przerabiali jakiś czas temu. To jest bardzo istotne, jeszcze do tego nawiążę, ponieważ tak, jak strzelamy, to przychodzimy na strzelnicę i cały czas trenujemy. Mamy to we krwi. Natomiast jak takie szkolenie medyczne, ja ostatnio robiłem właśnie, jak robiłem prowadzącego strzelanie, było to nam 2 lata temu, to też pewne rzeczy już umknęły. Ulatują, oczywiście. Oczywiście, tym bardziej, że ta pamięć jest ulotna. Tak, nie? Dokładnie. Myślę, że może by się udało, to może byśmy go zaprosili i zrobili odcinek też z nim. Myślę, że Robert na pewno by chciał tutaj duży pakiet wiedzy by takiej fachowej nam przedstawił i jeżeli będzie taka potrzeba, to jak najbardziej. Super. Dobra, będziemy mieli to na uwadze. Jeśli chodzi o moją apteczkę, to jest, tak jak powiedziałem, IFAK od Mask Polu w mapie, w kamuflażu mapa. Okej. Okay. Lecimy dalej w takim razie. To omówiliśmy sobie medycynę. Co dalej? Rękawiczki można mieć też. Ale to już jest taki bardzo element taktyczny. Wiesz? Tak. Ja osobiście do krótkiej nie używam rękawiczek, bo mi się trochę źle mi się strzela. Natomiast do AR-a jak najbardziej stosuję. Tak, bo jeżeli zabawimy się mocniej, bawimy się w jakimś tam elemencie dynamiczno-taktycznym, ja dużo strzelam albo często strzelam gdzieś tam za jakimiś przesłonami, zasłonami przy pojeździe, to dobrze mieć ochronę na ręce. Również posiadam przy pasie tutaj, o, wiszą i także rękawiczki się sprawdzają i warto posiadać, chociażby gdzieś tam w zasięgu. Rękawiczki to są klasyczne mechaniksy, a Tomek, ty jakie używasz? Ja Direct Action, ze względu na to, że tak jak powiedziałem, część sprzętu mam też z Direct Action. Sprawdziły mi się te rękawiczki, nawet kolega wiezie mi teraz nowe do testowania, ale tym razem nie z tego tak zwanego skóry jakby nazwać ekologicznej, tylko prawdziwa skóra, bo według mojego takiego odczucia ona lepiej czuje, lepiej się pracuje na tej rękawiczce. Dobra, czyli rękawiczki, co następne? No słuchaj, teraz możemy pomyśleć o takim elemencie jak powiedzmy jakieś
o sprzęty związane do powiedzmy do naszej broni, tak? Bo można idąc na strzelnicę próbować strzelać w różnych warunkach, czy to będzie powiedzmy ciemno, czy to będzie jasno, czy to będzie powiedzmy element powiedzmy jakiś dalszy czy bliższy, różnie, no bo możemy mieć lunetę chociażby, jak będziemy strzelać na 25 metrów i nie chcemy, żeby nam chodzić do tarczy, tak? Dokładnie, bo przecież na 25 metrów, no nie wiem, ja już nie zobaczę przestrzelin. Ja też nie, bo ja noszę okulary. Ale wiesz co, chyba to też mało kto, bo no. Jak ja strzelam też w klubie, tak. I chłopaki strzelają typowo na 25 metrów statycznie, to wszyscy mają lunety, żeby korygować tak, na bieżąco. Ale to jest taka już dodatkowa rzecz, ale oczywiście, jeżeli ktoś tam, jak to się mówi, realizuje taką dyscyplinę lub taką pasję, strzelanie precyzyjne na ten, no to luneta jest jak najbardziej. Ja ją podprowadzę, poczekajcie. Jeśli chodzi o lunetę, to mamy Vortexa, model Viper. On jest od 15 do 45 na 65 bodajże. Tak, na 65. Mhm. I to jest taka luneta obserwacyjna, też do strzelania typu long range. Oczywiście zakres powiększenia do 45 jakby powoduje, że do jakiegoś zasięgu jest tylko, wiesz, to jeszcze też zależy, czy chcesz zobaczyć przestrzeliny, czy chcesz zobaczyć na przykład, czy trafiłeś w gong. W gonga, tak. Bo to wtedy większa no tak, ale mówimy o pistolecie, to myślę, że tutaj akurat wspomniałem dystans 25 metrów, gdzie tak. Strzelamy na jakąś tam precyzję, technikę i nie chcemy za każdym razem ściągać tej tarczy, czy biegać do niej, tylko po prostu chcemy zobaczyć, aha, jest ok, grupa jest fajna, mamy przygotowany zakres tarcz, czy jakiś tam celi i wtedy sobie po prostu możemy korzystać z tej lunety. Niektórzy, widziałem, biorą sobie lornetki, ale jeśli chcesz mieć taki bardziej uniwersalny sprzęt, no to wtedy polecam. A no tu jest stabilny obraz, bo lornetkę zawsze będziemy tam mieli jakiś ruch, nie? Tak. I co dalej? Ja w ogóle jeszcze, nie wiem, nie wspomnieliśmy o czyszczeniu. Trzeba wziąć też jakiś zestaw do czyszczenia, bo okej, jakaś tam awaria, poradzimy sobie multitoolem, ale też od czasu do czasu trzeba będzie przeczyścić. Są różnego rodzaju zestawy, które są dedykowane. Tak, ty masz taki, ja jak zwykle wyjdę z troszeczkę większym, który powiedzmy mam. Ja mam Otisa, taki mały zestaw i oczywiście do tego jest potrzebne oczywiście wszystkie... Ja mam trochę taki bardziej taktyczny, ze względu na to, że po mogę prostu... Mogę zobaczyć? Tak, tam... proszę bardzo. Bardzo jakieś oleje, smary też tak. Mogę tutaj zaprezentować ze względu na to, że zwyczajnie ta. W moim takim przekonaniu to jest element jakiejś szczoteczki, jakiegoś pędzla. Wiadomo, to są takie rzeczy, które wynikły. Taki wycior znowu giętki tutaj, szczoteczka do wyczyszczenia, to co sam wspomniałeś, pędzel do oczyszczenia, bo czasami nam się jakiś piach zabrudzi piachem czy czymś, co jest powiedzmy. Środki do czyszczenia. Tak, środki do czyszczenia, pędzel, mówię, to jest praktyczny. Ze względu na to, że nie mamy sprężarki na miejscu na strzelnicy, nie zawsze albo nie mamy w zasięgu, więc pędzelek jest, służy do tego, żeby oczyścić tą broń, ewentualnie wykorzystać albo pozbyć się jakiegoś tam, powiedzmy. To jest wszystko tej marki Nano? Tak, tak. Tak, dosłownie. Ja akurat wszedłem teraz w tą markę, bo ostatnio miałem okazję spotkać się z ludźmi właśnie na targach na MSPO i chcę sprawdzić ich środki ze względu na to, że u mnie dosyć dużo jest tego sprzętu. Korzystam też z myjki ultradźwiękowej, ale nie każdy może sobie tam od razu, nie musi kupować tej myjki do jednej sztuki czy dwóch. Ja mam tu prawie 50 sztuk, więc duża część tej broni pracuje i teraz potrzebowałem rozpuszczalnika. No tutaj jest, jak to się mówi, bardzo polecany element. Siadam jutro, bo tak szczerze mówiąc, jutro będę miał jeden dzień wolny. Czyli clean day będzie? Tak, i taki będzie próbny clean day, bo szczerze mówiąc, w sobotę już mocno pracujemy i sprawdzę, jak po prostu ten element najgorszego zabrudzenia będzie właśnie usuwany przez tą piankę, nie? Oczywiście. Ty masz dużo sprzętu właśnie do czyszczenia, jakby nosisz ze sobą z racji tego, tak, że prowadzisz taką działalność. Natomiast jak idziemy na strzelnicę, to ja myślę, że możemy się ograniczyć do jakiejś olej, element i taki podstawowy zestawu. A w domu oczywiście jak najbardziej trzeba mieć coś więcej, tak? Jakieś więcej tych środków. Słuchaj, no prosty przykład. Jeżeli mam w domu, no to żeby to ogarnąć, ja posiadam też jakąś wannę do tego, żeby tą broń tam umieścić, umyć, tak, czy zlać nawet olejem, żeby ona tam ociekła, później przetrzeć i tak dalej. Ale to już jest w domu, nie? Tak. A tutaj z zupełnością wystarczą te podstawowe elementy, żeby na szybko, powiedzmy, coś tam zrobić, jakby doszło do jakiegoś tam, jakaś potrzeba. Oczywiście. Wynikła. No co, wiadomo, że bez amunicji nie postrzelamy.
mamy. I warto tą amunicję też nosić w jakimś, bo wiadomo, case, że, tak. Dokładnie. Ja mam takiego poucha. Bag, który służy do amunicji. Są też pudełka plastikowe. Ludzie właśnie sobie selekcjonują. Każda sztuka amunicji wie ten. A ja mam skrzynkę taką po amunicji stalową, tak, zazwyczaj na full. 20 tysięcy sztuk amunicji. Trochę tam tego jest. Dostałem w komplecie z Kanikiem taki szybko ładowacz. Okay. Przydaje się, chociaż ja już się na tyle szybko jakby ładuję, że nie potrzebuję, ale jak ktoś chce, szczególnie jak jesteś, jak na przykład kobieta na przykład i dobija na przykład po 10, to już jest ciężko wtedy, tak? No bo jeszcze nie ma tych nawyków, jeszcze nie każdy potrafi, nie każdy umie jeszcze ten nabój tam ucisnąć, nie ma tej siły i faktycznie jest problem. Ja mam troszeczkę inną ładowarkę tutaj. Taką zgniataną? Mam taką zgniataną, tak, ona dosyć szybko i fajnie. Jak tam właśnie jest problem, to tą zgniataną daję do użycia, tak? No bo taka jest prawda. No po co sobie utrudniać, jak można ułatwić życie. Dokładnie. Nie? I teraz tak, jadąc na szkolenie do ciebie, potrzebujemy, jeden magazynek nie wystarczy, tak? Znaczy, wiesz, każda broń ma minimum dwa, nie? No i na te podstawowe szkolenie one z zupełnością wystarczą, bo my na razie jeszcze nie robimy aż takich mocnych rotacji, przemieszczeń, że te magazynki jakbyśmy tam odrzucili, to dobrze by było mieć chociaż trzy. Więc tutaj spokojnie dwa, ale sami ludzie z czasem dążą do tego, żeby tych magazynków tam powiedzmy mieć chociaż trzy minimum, tak? Także tak to wygląda, bo gdzieś już ta praca później, czy element treningu się troszeczkę jakby gdzieś tam zazębia, wydłuża, tej amunicji potrzeba więcej, jakieś są przejścia, jakieś tam przemieszczenia, gdzieś ten jeden magazynek zostanie, drugi w broni, nagle się kończy i tak dalej, i tak dalej. No i musimy też w czymś te magazynki nosić, no nie w kieszeni. No nie, ładownice. I ładownice. I teraz jakie ładownice polecasz? Ponieważ ja wziąłem akurat tutaj do programu, to są takie fast berety, szybkie ładownice na 9, które nie mają tego takiego, wiesz, zapięcia. One są po prostu gotowe do wyciągnięcia, a tutaj fajnie będzie na tym większym. No to są dobre te ładownice, bo one są uniwersalne, czyli jeżeli ty weźmiesz, jak tutaj masz magazynek od Cenika, to ja mogę wziąć magazynek od Waltera i identycznie wykorzystać tą samą ładownicę do pracy, tak? Czy wezmę magazynek od jeszcze innej broni, chociażby magazynek od Glocka, którego też posiadam przy sobie i również wykorzystam do mojego treningu, do działania na broni. Także jeżeli już zakupujemy i bardzo mocno przemy, a jeszcze nie mamy sprecyzowanej albo mamy jakiś tam zakres broni, to warto nad takimi ładownicami pomyśleć, bo one są, dają nam taką uniwersalność, nie? Tak jak powiedziałem, te konkretne modele to jest Beretta Rapid Access Pistol, czyli jakby szybkie ładownice do 9. I to, co powiedziałeś, Tomek, bo ja na początku, jak wspominałem o tym, że kupiłem sprzęt, który mi leży, kupiłem sobie CZ-kę P10C i kupiłem do niej dedykowane ładownice, akurat kydeksowe. Okay. No i co? No i zmieniłem pistolet i od Kanika już nie pasują, więc już taki sprzęt mi leży. I sprzedałem CZ-kę. To jest, widzisz, to jest właśnie ten ból, że strzelcy nabierają takiego doświadczenia. Ja mam też kydeks, tylko że ja mam kydeks ładownicę, które można ciągnąć na elemencie środka, lub rozprężyć, dzięki czemu ja mogę użyć je do Glocka, jeżeli teraz nie wejdą, to są zamknięte, ale na siłę wcisnę, tylko że będzie ciężko, dlatego że są skręcone, ale również używam je w tym przypadku do Waltera, dlatego że są na tyle sprężone i zamknięte, dociśnięte, że one spokojnie sobie dają radę. Aha, czyli... Tak, czyli jeżeli ktoś ma preferencje sztywnych, to musi pamiętać o tym, żeby była regulacja. Okej. Okay. A jeśli ktoś chce mieć pewność, że będą pasowały wszystkie magazynki, najlepiej kupić właśnie takie nylonowe i wtedy nie będzie problemu. Tak, no bo wtedy unikniemy tej niepotrzebnie wydawania tych pieniędzy, bo wiadomo, mamy jakiś tam przekrój broni albo używamy do tej i do tej, więc ominiemy ten element dedykowania każdej ładownicy do rodzaju broni, przekładania tego sprzętu, konfigurowania go na nowo, tylko mamy skonfigurowany sprzęt i używamy, powiedzmy, Kanika, możemy zmienić wtedy tylko kaburę. Też są kabury na szybkie przepięcia, więc automatycznie możemy szybko skonfigurować ten sprzęt. No i generalnie tu już prawie
jest pusto, została mi jeszcze flaga bezpieczeństwa. W momencie, kiedy jesteśmy na strzelnicy, nie jesteśmy sami, to wtedy warto taką broń sobie jakby oznaczyć, że jest bezpieczna. Ale mam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłem jakiś czas temu, pomaga mi w treningu strzeleckim. Jest to timer strzelecki. Też chciałem właśnie teraz na końcu powiedzieć, jak się już zaczynamy, mam ten sam. To jest pakta. Dosłownie, mam ten sam. Jak już zaczynamy głębiej wchodzić w tematykę gatunku, to żeby sprawdzić swoje możliwości, wyniki i jakby cały element treningu finalnie, do jakiego poziomu lub na jakim poziomie jesteśmy, timer nam się przydaje. Tak, bo co robi timer? Mierzy nam czas reakcji, czyli tak. Jest piknięcie, mogę wam nawet to zademonstrować. No i w tym momencie... To jest start. Jest start. W momencie, kiedy jest strzału, jest zarejestrowany ten strzał i między strzały też są rejestrowane i ten ostatni strzał. Oczywiście, czyli jest strzał, przerwa, strzał, mamy jakby całą element przekrojowo, w jakim, jakim rytmie pracuje nasz palec, w jakim rytmie strzelamy, jakie robimy przerwy. Tak, dokładnie. Rytmika strzału. Kilka konfiguracji różnego rodzaju treningu tego na tym urządzeniu. No i wtedy możecie sobie sprawdzić, bo nie jesteście w stanie sami jakby tego zmierzyć, a tutaj będąc samemu też na strzelnicy, gdzieś tam na ośce, jesteście w stanie jakby sprawdzać swoją szybkość reakcji i poprawiać. Dosłownie. Ciąg kaburowy, wejście w strefę strzał, przerwa, albo jeżeli mamy kilka celi, przemieszczenie, to wszystko, rytm pracy na języku spustowym, to wiąże się z tym, że właśnie dzięki timerowi możemy to określić, tak? No bo to jest klucz, bo wtedy mamy obraz tego. Jeżeli jeszcze później jest ten dążenie już jakby, albo zamiar uczestnictwa w zawodach, no to timer jest wyznacznikiem jakby całego procesu treningowego. Zmierzony czas i mamy zmierzone to, co jest na tarczy, co strzeliliśmy i wtedy łączymy to i wiemy, w jakim elemencie możemy się poprawiliśmy. Możemy też zmierzyć, jak szybko biegamy między jednym celem a drugim i wtedy mamy szybkość naszego biegu. A tak, męczysz swoich kursantów, tak? Oczywiście. Okej. Okay. No słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, w mojej torbie już jest pusto, bo wiadomo też nie ma co za bardzo wypełniać tego niepotrzebnymi rzeczami, tylko bierzemy to, co faktycznie jest nam potrzebne, a ja się tutaj skupiłem na tym, co będzie mi potrzebne do broni krótkiej. Jeśli byśmy wzięli a raczej jakąś inną długą broń, wtedy byśmy potrzebowali troszeczkę innego oprzyrządzenia. Tak, ale to myślę, że przyjdzie taki moment, że właśnie zrobimy i omówimy właśnie, co bierzemy do aera, ewentualnie w jakim kierunku, ewentualnie jak uzupełnimy ten sprzęt i jak on będzie wyglądał. Będzie to kolejny temat, który będziemy mogli opowiedzieć i przedstawić naszym widzom. Jest jeszcze jedna rzecz. A, widzisz. Nóż, a. No właśnie, coś ostrego by się przydało. No. Takiego podręcznego. A co tam masz? A ja firmą się nie będę chwalił, ale jest też kawał kosiora. Dobra. Ale ty pochwal się firmą. To jest Benchmade Auto Adamas. Jest to Benchmade taki, powiedzmy, taktyczny. Naprawdę bardzo solidna robota. Może to nie jest tani nóż, a ty masz też Benchmade'a. O! No. Tylko wersja ze stałym ostrzem. Tak, ale to jeszcze pamięta Afganistan. Nóż, który po prostu w Afganistanie pozyskałem, towarzyszy mi do tej pory. Mało kiedy używam, bo na grzyby nie chodzę, także... No i właśnie, to jest takie pytanie, bo też mam przy pasie, tym przy warbelcie, nóż akurat Gerbera z głownią stałą. Taki fajny, bardzo zgrabny, taki właśnie jak twój, tej wielkości. Natomiast stwierdzam, że jakby do takiego strzelania, powiedzmy, idę na strzelnicę z krótką, potrzebuję jakiś nóż i folder. To jest... Dokładnie, jakiś folder krótki, który będę miał tutaj zawsze przy sobie i chciałbym, żeby był troszeczkę mocniejszy niż taki na przykład jakiś tam bardziej delikatny folder i powiedzmy wybrałem coś takiego. Jest to Benchmade Auto Adamas, blokada Axis Log i ona w tym momencie szybciutko wysuwa nam ostrze. On jest mega solidny. Taka wersja powiedzmy bardziej taka taktyczna. No tak, ale porządny chwyt, zabezpieczenie. Tu masz zabezpieczenie, w tym momencie tam na górze. Okej, okay, tu jest. Tak, blokada. No fajnie. Fajnie, super, tak, no bo to nie pozwoli nam przypadkowo go złożyć, dzięki czemu mamy tą gwarancję, że nóż jest, powiedzmy, bezpieczny i mocny, tak. Nie, przy pewnego rodzaju pracy. I wolę na przykład ten dylemat, który miałem, że, czy nosić z głownią stałą, czy składaka, czy folder, rozwiązać to w ten sposób, że biorę sobie bardzo dobrej jakości składaka, który Jasne. Też sprawdzi się w wielu sytuacjach. Słuchaj, oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałem, u mnie to jest jakaś tam historia, ja mam trochę tych noży. Mój pierwszy nóż to...
taki CRKT, który się, powiedzieć, tam dawno, dawno temu pojawił. Wiem, bo one były rzucone dla tych, dla ludzi, którzy jechali na misję. Tak, i on tam funkcjonuje w moim życiu cały czas. Ja, początek mojej przygody w firmie, to też mi towarzyszył na tych moich szkoleniach, on się mocno sprawdzał, ale oczywiście gdzieś tam kabar, klasyczny nóż pilotów, wiadomo, który się pojawił, też mam dwie wersje. Najważniejsze, żeby nóż był praktyczny, mocny, pewny, aby nie doszło do właśnie przypadkowego jakiegoś tam złożenia ostrza, bo to może nam spowodować problem. I funkcjonalny, a czy to będzie z głownią stałą, czy powiedzmy już w jakimś elemencie, ten typ foldera, to już jest, ja uważam, indywidualna preferencja i też charakter, do czego nóż będziesz używał. Tak. Bo jeżeli pójdziemy do lasu na survival, to weźmiemy z głownią stałą, wtedy będziemy używać noża ciężkiego, bo na przykład będziemy rąbać drzewo czy coś. Ale, na serę, tak na przykład? No chociażby, ale na strzelnicy, kiedy my musimy coś tam przyciąć, wyskrobać, lekko podciąć, no to ja ten typ noża jest zupełnie sobie radzi. Właściwie powiedzieliśmy o wszystkim. Pozostało tak naprawdę to, co jest jakby na nas, czyli ubranie. Warto na strzelnicę wziąć sobie coś wygodnego, jakieś bojówki. Ja jedę na elegancko. Ty na elegancko zawsze? Nie, żartuję. Ale nie, wiesz co, ja ostatnio strzelam w jeansach i mi się też bardzo dobrze w jeansach biega po strzelnicy i też jest dobrze. Znaczy, wiesz co, no bo trzeba przyznać, że bardzo dużo producentów, osób, ludzi, firm, które produkują ten taki sprzęt, powiedzmy te ciuszki na strzelnicę, zwyczajnie robią dedykowane ubrania i one bardzo fajnie, funkcjonalnie się sprawdzają, no i są w miarę estetyczne, nie? I możesz po mieście sobie z nimi w nich ciekać i też dobrze to wygląda. Tak, właśnie. Dosłownie. Nie wyglądasz, jakbyś się wyrwał z poligonu, nie? No, dokładnie tak. Tomek, myślę, że dobór sprzętu na strzelnicę mamy wstępnie omówiony. Wiadomo, że moglibyśmy pokazać jeszcze sporo innych rzeczy. No tak, ale to już jest ten element bardziej dalszy, zaawansowany, tak? Tak, a my byśmy po prostu chcieli przekazać wam taką wiedzę, która może wam pomóc i uchronić przed ewentualnym nietrafionym zakupem jakiegoś sprzętu, który po prostu będzie wam tam leżał. I to jest jakby dla osób, które kupują swój pierwszy pistolet, czy w ogóle mają zamiar zrobić pozwolenie, ale myślę, że dla tych, którzy już jakąś swoją wiedzę początkowo mają i chcieliby sobie ją uzupełnić troszeczkę bardziej. No tak, no bo tak jak mówię tutaj, żeśmy wyszli z tą inicjatywą, związane jest to z tym, żeby nie rzucić się od razu na jakiekolwiek zakupy, tak, tylko trochę przemyśleć, przygotować sobie bazę, która da nam możliwość już realizowania naszego zamiaru, naszej pasji, a sukcesywnie nabierać doświadczenia i konfigurować, czy zbierać ten element sprzętu, czy pakiet sprzętu, który będzie w przyszłości nam spełniał nasze oczekiwania i tyle. Jeżeli będzie taka potrzeba, no to prosimy o informację pod naszym filmem i wtedy będziemy omawiać. Tak, jak widzicie, Tomek też odpowiada na wasze komentarze, także nie krępujcie się, pytajcie o wszystko i będziemy też sukcesywnie na nie odpowiadać i rozwiewać te wątpliwości. My się będziemy powoli z wami żegnać. Tomek, jeszcze raz dziękuję za przybycie. Nie ma problemu. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za obejrzenie do końca. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, dajcie suba. Wtedy nie ominą was takie prezentacje, jak choćby dzisiaj dla was robimy. I do następnego odcinka. Cześć! Hej!